Telewizja, Herman Szmytendorf, serdecznie witam w naszym magazynie. W dzisiejszym wydaniu przedstawimy dwie linie wąskotorowe. Jedną w Szwecji, a drugą w Niemczech. Prześwit toru będzie 600 mm. Serdecznie zapraszam. Bornora to przystanek kolejowy na niezelektryfikowanej normalnotorowej linii 86 prowadzącej z Halmstadt do Jönköping. Stąd, zaraz obok torów normalnych, rozpoczyna się trasa kolejki wąskotorowej Osbruk. Inna nazwa to Osa Banan, czyli kolejki Os. Os to nazwa miejscowości położonej na drugim końcu trasy kolejki, a bruk to szwedzkie określenie młynu papierniczego, czyli zakładu produkcji papieru. Naszymi środkami lokomocji są dwa parowozy, tak zwane HF-ki, niemieckie lokomotywy pochodzące z I wojny światowej. Czujne spojrzenie pomocnika z kabiny parowozu, odpowiedni znak konduktora i odjazd. Trasa ma długość 14,8 km. Prześwit toru to 600 mm. No to był ciekawy gwizdek, prawda? Tym razem jesteśmy znowu w Szwecji, na pokładzie pociągu wąskotorowego. No okna mają piękne firanki, prawie jak w domu, tylko jest pewna różnica, bo no, tak jak sięgam do zewnątrz, nie ma okien. Co jeszcze jest inaczej niż powiedzmy na innych wąskotorówkach, zaraz o tym opowiemy. Serdecznie zapraszam. Na początku szlak prowadzi przez pola i łąki, ale szybko krajobraz staje się bardziej szorstki. Pojawiają się skały, a przede wszystkim lasy. Ten teren nigdy nie był mocno zasiedlony. Natomiast zasoby naturalne drewna sprawiły, że w 1910 roku powstała tu kolej, aby transportować surowiec dla powstałej w Os przy jeziorze Rusken fabryki papieru. Budowa kolejki zaczęła się w 1907 roku. Pierwszy tabor zakupiono z przerobionej rok wcześniej na tor normalny wąskotrówki prowadzonej z Helsingborg do Ramleza. Był to parowóz, wagony oraz szyny francuskiego producenta Decaville. Formalnie kolejka służyła jedynie przewozom towarowym. Ewentualni pasażerowie musieli kupić specjalny bilet na przejazd w wagonach towarowych i jechać oczywiście na własne ryzyko. Trasa kolejowa w obu kierunkach charakteryzuje się silnym nachyleniem sięgającym 40 promili. W celu usprawnienia jazdy po tak stromym terenie, po I wojnie światowej zakupiono dwie HF-ki oraz skonfiskowane od Niemców wagony wojskowe. See if there's anyone there.
Po II wojnie światowej zmodernizowano tabor na kolejce. Zakupiono lokomotywę spalinową oraz transportery. W 1967 roku kolejka została zamknięta. 3 lata później powstało towarzystwo mające na celu utrzymanie jej w celach muzealno-turystycznych. Na początku kursowały tu jedynie pozostałe po papierowej fabryce spalinówki. Parowozy bowiem zezłomowano. Obecnie jeżdżące HF-ki zakupili później miłośnicy kolei w NRD od kolei Deutsche Reichsbahn. Krótki postój w Gimarp. Do Oss zostało jeszcze 5 km, a my prosimy maszynistę o kilka słów dla naszych widzów. To prawda, parowozy te kupiliśmy w 1983 roku we wschodnich Niemczech, aby móc jeździć podwójną trakcją parową dokładnie tak, jak to było kiedyś. Wtedy kupiliśmy też kilka wagonów. Generalnie parowozy są sprawne. Tutaj jednak mamy pewien problem z pompą wodną. Nie zasila kotła tak jak powinna. Wymaga remontu. No tak, Szwecja nie ma własnego zakładu naprawczego. Wszystkie usterki wolontariusze usuwają w miarę możliwości we własnym zakresie. Ekipa drugiego parowozu jest jednak w szampańskim humorze. Widocznie w tej lokomotywie wszystko działa sprawnie. Jedziemy dalej. Na początku swojej działalności towarzystwo musiało skupić się na odnowieniu torowiska, bowiem było ono na granicy używalności. Obecnie wszystkie podkłady są przynajmniej raz odnowione, a stare szyny zastąpione nowymi, cięższymi i stabilniejszymi. Obecnie metr torowiska waży między 17 a 27 kg. Jeden z jadących z nami pasażerów sprawdza na mapie, gdzie się znajdujemy. No tak, Anglicy powiedzieliby in the middle of nowhere, pośrodku niczego, czyli w szczerym polu. Tyle, że nawet takie miejsce miało tu kiedyś ważną funkcję gospodarczą. Po drodze widzimy, że członkowie towarzystwa na bieżąco wymieniają zużyte szyny i podkłady. Są do tego dobrze przygotowani. Posiadają odpowiednie maszyny do zmiany podkładów, do układania tłucznia oraz do wbijania gwoździ podkładowych. Pierwszy zamieszkały dom na trasie oznacza, że zbliżamy się do końca szlaku. Wjeżdżamy na dworzec w Oss. Kolejarze wykonują przetoki, a nasz konduktor wyjaśnia. Młyn papierniczy był położony tam, kawałek dalej. Został zamknięty 35 lat temu. Kolejka obsługiwała wyłącznie ten zakład. A tu widzimy pojazd przeciwpożarowy. Konewki jako środek zwalczania pożaru to raczej archaiczny obraz, nieprawdaż? Ta
Ta lokomotywa spalinowa pochodzi od niemieckiego producenta Schema. A to co za parowóz? Tego modelu to chyba jeszcze nie znamy. Tabor kolejki jest zróżnicowany. Niewiele pozostało z oryginalnego stanu. Obecnie jeżdżą tu 4 parowozy, 20 spalinówek, 7 wagonów osobowych oraz 50 wagonów towarowych zakupionych w Szwecji, w Polsce oraz jak te w NRD. Maszyniści przygotowują parowozy do drogi powrotnej, a my zajrzyjmy do warsztatu. Tu widzimy lokomotywę serii V10C. Spalinówka ta pochodzi z NRD, ale została zakupiona w Polsce z leśnej kolejki w Czarnej Białostockiej. A tu kolejna polska loket, czyli lokomotywa z Polski. Czy ktoś ją kojarzy? Jest to oczywiście parowóz NRD-owskiej serii Lowa, kupiony w latach 80. w Białośliwiu. Siostrzana lokomotywa do dziś stoi, na razie jako pomnik, właśnie na terenie tej wąskotorówki. W Białośliwiu parowóz Lowa służy czasem nowożeńcom do robienia ślubnych sesji zdjęciowych. A w Szwecji? Dowiedzieliśmy się, że w Oza Banan parowóz Lowa również obsługiwał gości specjalnych. Teraz jednak wymaga naprawy. Lokomotywa dostała nowy szwedzki kocioł, ale niestety tutejszy warsztat nie potrafił do końca budować kotłów parowozowych. Trzeba więc go poprawić. Najprawdopodobniej wymienić rury. Przed warsztatem skład pociągu jest gotowy do drogi powrotnej, więc po raz kolejny odjazd. Początki rewitalizacji kolejki były trudne. Warsztaty, lokomotywownie, obrotnice, wagonownie, dworce na szlaku. Wszystko to trzeba było budować od początku. Dojazd do kolejki był możliwy jedynie samochodem. Dopiero od 2008 roku normalnotorowe pociągi szwedzkich kolei SJ zatrzymują się ponownie w Bor. Połączenie wąskotorówki umożliwia skład normalnotorowy odjeżdżający o godzinie 11.38 z Alvesta, jadący z powrotem o 18.05.
Od niedawna na stacji w Oss jest kawiarenka, a nawet w pobliżu dworca można znaleźć podstawowy nocleg typu bed and breakfast. Kolejka w ciągu roku funkcjonuje przez krótki okres, od połowy czerwca do końca sierpnia. Pociągi parowe kursują w niedzielę, w lipcu również we wtorki, środy i soboty. Towarzystwo miłośników kolejki może być dumne z tego, że mimo tak krótkiego sezonu działalności i niedogodnego dojazdu, co roku odwiedza ich 15 tysięcy turystów. Podróż dobiegła końca. Nasza przygoda w tym urokliwym miejscu również. Ale uwierzcie, warto tu powrócić. Dzisiaj jesteśmy na terenie wąskotorówki w Ilmenau. Właściciel kolejki Peter Erg, partner kolejki wąskotorowej w Białośliwiu, zaprosił kilka kolegów, żeby obejrzeli najnowsze jego zakupione lokomotywy spalinowe oraz żeby ocenili stan techniczny jego kolekcji. Serdecznie zapraszam. Kolejka Petra Erka jest położona w Ilmenau u podnóży Lasu Turyńskiego. W ostatnich latach nowo powstała 4,5-kilometrowa trasa urosła do imponujących rozmiarów. Są warsztaty, lokomotywownie, a przede wszystkim więcej lokomotyw i wagonów. To jest planowy pociąg wożący turystów do muzealnej kopalni. Za chwilę ukaże się kolejna lokomotywa ze zbiorów Petra Erka. Na razie gospodarz ma ich około 120, ale kolejnych okazów wciąż przybywa. Tego młodego kolejarza widzowie Kolei Wizji poznali już rok temu. Na pierwszym zlocie w Białośliwiu 4-letni wtedy Mateo, pełen zapału, pracował jako pomocnik na parowozie swojego ojca. Paradujący wówczas w Polsce, a na co dzień parowóz Daniela Bera, kursuje właśnie w Ilmenau u Petera Erka. Nic więc dziwnego, że Mateo i tutaj jest aktywnym pomocnikiem. Kolejka kolegi Petera żyje w symbiozie z muzealną kopalnią położoną na tym samym terenie co kolejka. Turyści mogą korzystać z kolejki kopalnianej oraz z pociągów turystycznych. Współpracę między właścicielem kopalni, czyli miastem, oraz właścicielem kolejki Peterem Erkiem reguluje specjalna umowa. Obydwaj partnerzy są z tej symbiozy bardzo zadowoleni. To w dużej mierze dzięki Peterowi, który często zaprasza do siebie innych miłośników kolejnictwa, a ci uatrakcyjniają ofertę, uruchamiając dodatkowe pociągi. Peter Erk stoi przed lokomotywownią budowaną specjalnie dla parowozu. Lokomotywa jest rozpalana, by później prowadzić pociąg dla turystów. Takie parowe składy kursują tylko w weekendy. Maszynista, a zarazem właściciel parowozu Daniel Ber, ma przecież oprócz swojej kolejowej pasji jeszcze normalną, codzienną pracę. A to drugi syn Daniela, Łukasz. On także już umie obsługiwać parowóz. Ta lokomotywa akumulatorowa Petra Erka również gościła na pierwszym zlocie kolejki w Białośliwiu. Tutaj znowu zobaczyliśmy zadowolonego Mateo. Znalazł dla siebie miejsce w kolejnej spalinówce.
na pewno wyrośnie z niego prawdziwy kolejarz. Na terenie kolejki znajdują się jeszcze inne lokomotywownie. Nieopodal grupa zapaleńców kolejowych przygotowuje silnik do transportu. Współpraca z Peterem Erkiem jest korzystna dla każdej ze stron. Często we własnym warsztacie Peter komuś naprawia podzespoły lokomotyw, a czasem odwrotnie, koledzy naprawiają coś dla Petera. A do naprawy jest jeszcze wiele lokomotyw. Peter Erk zatrudnia w swoim warsztacie kilka osób, więc stan techniczny kolekcji wciąż się poprawia. A teraz jesteśmy świadkami historycznego wydarzenia, uruchomienia ostatnio zakupionej lokomotywy zaraz po jej remoncie. Czy wszystko jest dobrze wyregulowane? Czy wszystko dobrze działa? Peter i jego koledzy obserwują każdy ruch i dźwięk, jaki wydaje maszyna. A kim jest ten pan, którego tak serdecznie wita jego żona Luisa? To specjalny gość z Brazylii. A pani po lewej to ich koleżanka Marta, mieszkająca obecnie w Berlinie. Eu me chamo Nélio Carvalheira. Eu também sou apaixonado por locomotivas, tanto é que eu tenho no Brasil. Nazywam się Nélio Carvalheira. Jestem brazylijskim miłośnikiem kolejnictwa. W moim gospodarstwie również mam kolejkę ze wszystkim, co jest potrzebne: lokomotywami, tunelami, mostami. Od cementowni kupiłem parowóz, mam też trzy spalinówki. Zajmuję się rafinacją cukru, a przygotowanie, mimo codziennych zajęć w pracy, takiego spektaklu kolejowego na własnym terenie, to coś wspaniałego. Jestem zafascynowany wszelkimi wąskotorówkami, nie tylko u nas w Brazylii, gdzie niestety nie ma wielu okazji do ich podziwiania. Chętnie odwiedzam więc podobne takie kolejki na całym świecie. Z tego powodu byłem szczęśliwy, kiedy Peter pojawił się niespodziewanie u mnie. Powiedział, że usłyszał o mojej kolejce, postanowił mnie odwiedzić i zaprasza na wizytę u siebie. Od razu poczułem, że Peter to prawdziwy zapaleniec kolejowy. Będąc teraz u niego, jestem jeszcze bardziej podekscytowany. Peter to wspaniały gospodarz. Tu się wiele dzieje. Tak na marginesie, to moja fabryka produkuje cachaça, alkohol produkowany z trzciny cukrowej. To tradycyjny brazylijski trunek, z którego robi się takie drinki jak caipirinha. Na pewno o nim słyszeliście. Potrzebną do tego trzcinę cukrową uprawiamy na dużych plantacjach w pobliżu naszej fabryki. Nie zdziwicie się chyba, jeśli powiem, że oczywiście nasz wyrób jest najlepszy pod względem walorów smakowych i jakościowych. Nie jesteśmy największym producentem tego rodzaju produktów, ale na pewno mamy bardzo dobrą renomę. Peter i jego koledzy przygotowują spalinówkę do jazdy, a jego gość, pan Nélio, opowiada dalej. A minha logomarca passou a ser da cachaça uma locomotiva. Naszym znakiem firmowym jest lokomotywa parowóz. Ten znak widzicie na mojej koszulce. Taki sam widnieje na każdej butelce opuszczającej nasz zakład. Każdy z klientów powinien wiedzieć, że jestem zapaleńcem kolejowym. Mam niemiecką lokomotywę spalinową z Orenstein und Koppel z lat 20. ubiegłego stulecia oraz jeszcze inną z 1932 roku. Mój parowóz został wyprodukowany w 1904 roku. Também métrica, está numa outra fazenda, num hotel fazenda de um amigo, mas não funciona.
Poza tym na drugim gospodarstwie, gdzie mam hotel, istnieje kolej o prześwicie toru 1000 mm. Tam mam parowóz z 1932 roku. To jest również bardzo ciekawe. W przyszłości liczę na większe zainteresowanie odwiedzających nas turystów, bowiem takich atrakcji, tym bardziej parowych, nie ma więcej w naszym regionie. Ale tutaj u Petera też jest niezłe widowisko. Są lokomotywy spalinowe, jest parowóz, a nawet tłumacz, dziennikarz, rozumiejący język portugalski. No tyle, to chyba już wystarczy. Aliás, tudo aqui é espetáculo. Inclusive o entrevistador, que ele está aprendendo a falar português. Abraço para todos. Serdecznie dziękujemy za te miłe słowa. Chętnie odwdzięczymy się stwierdzeniem, że pan Nelio to naprawdę sympatyczny zapaleniec kolejowy, wcale nie wyglądający na poważnego przemysłowca. A co się dzieje ze świeżo naprawioną lokomotywą? Gesty maszynisty wskazują na to, że coś nie tak. I rzeczywiście, niebawem powróci do warsztatu. Pod czujnym okiem syna Adriana, Peter stara się dojść do przyczyny awarii. Skoro sam gospodarz jest teraz zajęty, prosimy kolegę Petera, Matthiasa Richtera, o wyjaśnienie. Wir sehen hier zwei Lokomotiven des Herstellers Ohrenstein und Koppel. Widzimy tu dwie lokomotywy producenta Ohrenstein und Koppel. Jedna to MD2, jej silnik słyszymy w tle. Druga to LD2 o mocy 20 koni mechanicznych. Z lokomotywą tą mamy w tej chwili drobny problem techniczny. Wygląda na to, że to jakieś uszkodzenie w pompie wtryskowej. Coś się zatarło i silnik nie miał co spalać, więc mówiąc potocznie, wziął urlop na żądanie. Peter jest w trakcie rozwiązywania tego problemu. Lokomotywa została dopiero co naprawiona. Wygląda piękniej niż po opuszczeniu fabryki, nieprawdaż? Ale skoro ma ponad 70 lat, drobne problemy mogą się pojawić. Miejmy nadzieję, że za chwilę to wyjaśnimy. Spójrzmy bliżej. Może nasmarowanie coś zmieni. Lokomotywa waży niecałe 5 ton, ma moc 20 koni mechanicznych, wytwarzanych przez silnik jednocylindrowy. Jego pojemność to 6 litrów. To jest mocny agregat, 20 koni mechanicznych nie brzmi zbyt imponująco, ale należy uwzględnić, że koła zamachowe ważą około 300 kg, a to oznacza, że lokomotywa posiada mocny akumulator energetyczny, wystarczająco mocny, by pociągnąć skład z 10-15 pełnymi kolebkami. Wówczas cały pociąg jedzie z prędkością 8 km na godzinę. Damit entsprechende Züge ziehen zu können. Zum Beispiel 10-15 beladene Kipploren ist überhaupt kein Problem. Die kann man hier mit einer Geschwindigkeit von 8 Stundenkilometern durch die Lande ziehen. Lokomotywa została zbudowana w fabryce Ohrenstein und Koppel w Nordhausen, w górach Harz. W swoim czasie był to, poza fabryką Deutz, najważniejszy producent tzw. lokomotyw polnych, a swoje wyroby fabryka eksportowała na cały świat. Ta lokomotywa pierwotnie została wyeksportowana do Belgii, dlatego wszystkie napisy są w języku francuskim. Po wielu zawiłych wydarzeniach w końcu spalinówka dotarła do Petera w Ilmenau. Na dziś żegnamy to urokliwe miejsce, jakim jest kolejka w Ilmenau, ale niebawem jeszcze tu powrócimy. To jest wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Do następnego razu, do widzenia.